Dziś wędruję sobie tuż po śniadanku do miejscowości Nowe Brusno. Do przejścia mam zaledwie 7 km. No i powrót. Łącznie będzie 14. Może gdzieś się pokręcę po tym Bruśnie. Całkiem nowym Bruśnie. Zobaczymy. Na razie mam namierzone dwa elementy. To znaczy cerkiew grekokatolicką w Nowym Bruśnie i pobliski cmentarz wielowyznaniowy. Na razie droga będzie wiodła chodnikiem, ścieżką, prawda? A co będzie dalej, nie wiem. Idę tędy po raz pierwszy. Schodzę na chodnik. Z rana maszeruje się pięknie. Oczywiście pominąłem szlak, który tutaj prowadzi bokiem, no ale wtedy dystans jest dwa razy dłuższy. No i przeklęte kleszcze omijam. Niestety wiem, że nie powinno chodzić się drogami publicznymi, ale ja tak wybieram ze względu na bezpieczeństwo. W tym roku kleszczom mówię stanowczo nie. A sam marsz jest bardzo przyjemny. Idę w cieniu. Słoneczko świeci już dosyć mocno. Będzie znowu piękna, bezdeszczowa pogoda. Piękny wrzesień tego lata mamy. Po krótkim odcinku marszu znajduję się na takim sporym wzniesieniu i tutaj jest tablica z nazwą miejscowości Świdnica. Świdnica. Pruje ostro, póki nie ma skwaru. To mi dobrze zrobi. Świdnica. Oto i ona. Lokalny przystanek autobusowy. I w ten sposób kończy się ta miejscowość o nazwie Świdnica. A po przeciwnej stronie drogi jest przystanek autobusowy w przeciwnym kierunku. Obok są lasy. No i niesamowity spokój. Rzadko tędy przejeżdża jakieś auto. To właśnie coś tam nadjeżdża z lewej strony. Zazwyczaj o tej porze ludzie jadą do kościoła. To jest jakaś droga skręcająca w lewo. No i widzę nawet kilka zabudowań mieszkalnych. A miejsce to jest opisane jako Sosnowa Górka. I tam można wynająć sobie nocleg. A ja pruję dalej. To jest niesamowita cisza. W uszach mi dzwoni ta cisza. Tu jest zejście nieco w dół i tam pod lasem na wprost znowu rozpoczyna się malutka górka. I tak jest cały czas. No, muszę uważać na zakręcie, który mnie czeka. Trzy zakręty nawet. Idę tak szybko, że grozi mi wypadnięcie z zakrętu.
i znowu jest zejście w dół z górki i już widzę, że zaczyna się kolejna, na szczęście niewielka górka. Ale tutaj cienia nie brakuje. Cień jest z obu stron jezdni. No i bezruch. Nawet rowerzystów nie ma. Tu jest tak jak w Białymstoku. Tu nie ma nic. Tą drogą wjedzie również rowerowy szlak Green Velo. A ja próję bez roweryka pieszo. No a pogodę mam dosłownie jak marzenie. Już lepiej być nie mogło, jak na wrzesień. No na dziewanie. Trzeba pedałować. No i to jest piękna panorama, na lekko pagórkowaty teren, na Nowiny Chorynieckie. Widzę już cerkiew, do której idę, cerkiew grekokatolicką i miejscowość Nowe Brusno. Piękna panorama. No i ciągle cały czas tutaj niczego nie ma, w sensie hałasu. Jest całkowicie potężna cisza. Nadal w uszach mi dzwoni. Idę dalej. No już prawie jestem. Mogę iść dalej prosto, tak jak wiedzie tam zielony szlak. Widać go w tej chwili. Ale ja idę taką drogą, ścieżką, drogą właściwie gruntową. Skręcam w prawo. Najpierw dotrę do cmentarza wielo wyznaniowego. No i jak to przy cmentarzu, gdzieś w pobliżu musi być cerkiew. To będzie cerkiew greko-katolicka. A tu mamy kolejne pole właśnie słoneczników, ale jakieś niskie te słoneczniki są tu. Bardzo niskie. No i tuż koło mnie znajduje się przydrożna, malutka kapliczka. Idę dalej, w rejon cmentarza. Przede mną stary, zabytkowy cmentarz wielowyznaniowy. Pięknie położony w takim lasku. Jest to cmentarz staruszek. Widać to po nagrobkach, które tak jak w przypadku innych podobnych cmentarzy pochodzą z okresu sprzed I wojny światowej, a część nagrobków już jest z okresu międzywojnia. Proszę. A z lewej strony widoczna jest cerkiew, która jest głównym celem mojej wyprawy. Ale tam pójdę za chwilę. Najpierw ten cmentarz. No są jeszcze słupy ogrodzeniowe, ale płotu jako takiego już nie ma. Wejście na cmentarz jest zupełnie swobodne. Przejdę główną aleją. Rosną tu gigantyczne lipy, no i są stare, zabytkowe nagrobki. Tutaj ciężko byłoby nawet odszyfrować napisy.
oraz rok budowy. To jest bardziej współczesny z roku 1944. No wiadomo, zostali zamordowani. Nie trzeba pisać przez kogo. Tu jest zabytkowy krzyż z 1863 roku. Wiele napisów na pomniczkach jest w języku polskim, ale sporo też cyrylicą. Bardzo ładne nagrobki. No, tu są piękne nagrobki w postaci krzyża, takie dwie małe figurki. I tutaj jest wyryta data 1914 rok. W większości są to groby grekokatolickie. Taka wiara na tym terenie dominowała. No i dobra, i teraz idziemy do tej cerkwi prawosławnej grekokatolickiej. O, jaka piękna cerkiew drewniana, ale widać, że jest również odrestaurowana. Jaka fajna drewniana rynna jest na górze. Dobry pomysł. Coś pięknego. Coś pięknego. Nie wiem, czy będzie otwarta, ale na początku obejdę ją dookoła, bo jest co oglądać. Przepięknie odrestaurowana. Przepięknie. No, dobrze, że tu przyszedłem. To już trzecia moja cerkiew w czasie pobytu w Koryńcu Zdroju. Tu przy cerkwi gigantyczna, naprawdę gigantyczna lipa. Strasznie. No obwód ma w granicach pewnie 4 metrów, a może i więcej. Straszny gigant staruszek. Coś pięknego. Och, a tu z boku jest następna, jeszcze grubsza. Rany boskie. O Boże, to prawdziwy gigant.
O, jaki gigant. Muszę ją obejść. Taki gigant. Taki gigant. O Boże, jaki to jest gigant. Ojejku. No tutaj gwoździ się w zasadzie nie używa, tylko są takie kliny drewniane. No raczej ten obiekt będzie teraz zamknięty. Jest to zespół cerkiewny w Nowym Bruśnie. Nie ma zwiedzania wewnątrz tego obiektu. Także raczej klamka nic nie pomoże. Tak jest. Obiekt jest w środku, jakby troszkę w trakcie remontu. I jest to oczywiście obiekt zabytkowy. No ale nawet zwiedzenie z zewnątrz tego obiektu trochę mówi nam o jego pięknie. Cudo. Jest to cerkiew filialna grekokatolicka pod wezwanie świętego Paraskewy. Tak, a tu obok jest kolejna tablica informacyjna. I tak wygląda ten właśnie zespół cerkiewny w Nowym Bruśnie. Coś pięknego. Coś pięknego. I przy wejściu na teren tutaj przy cerkiewny znajduje się tradycyjna, z pewnością zabytkowa kapliczka. Może uda się podejść do niej. O, tak to wygląda. Stara zabytkowa kapliczka. Pięknie. Jak to można żyć w kompletnej ciszy. Tu dzisiaj byłem. No i teraz muszę wrócić do siebie na kwaterę. Pozostało mi 7 km. Lecimy. Lecimy. A pogoda nieustająca jest dobra.